Łodzi Landscape 2012, idziemy na łowy. Panowie, Grill Ci Landscape, trzecia edycja. Dlaczego tu w ogóle przybyliście? Co tu robicie? No, bo to są na pewno fajne zawody. Drugi raz już jesteśmy. No i panuje to super atmosfera, wszyscy znajomi w sumie i fajnie się tutaj jeździ, nie? Co Tobie się najbardziej podoba w tych zawodach? Mi, że to jest przede wszystkim jam, nie są to komercyjne zawody. No i co? No i to, że jest taki klimat fajny przede wszystkim. Co Ty najbardziej doceniasz w Grill Chill Landscape w Blachowni? Ja oceniam mój przejazd. Najbardziej doceniam mój przejazd i uwaga, mamy bliźniaków. Drogie bliźniaki, panowie, skąd przyjechaliście? Z Lublińca. Z Lublińca, czyli całkiem niedaleko. Dlaczego przyjechaliście do Blachowni? Co Was tutaj przywiodło? No, na pewno atmosfera, która tu panuje. Po raz który na Grill Chill Landscape? Po raz pierwszy. Jak myślicie, jak będzie z Waszymi wynikami dzisiejszego dnia? No ja nie startowałem, kolega tylko startował. Tylko w Game of Skate, więc jeszcze się zobaczy. Wszystko przed nami. Wszystko przed Wami, jak myślicie, czy będziecie z nami za rok? Na pewno. Grill Chill Landscape 2012, co Was tutaj przywiodło, dlaczego tutaj przyjechaliście? To jest fajna imprezka. No, bo fajna imprezka, poza tym dobry sposób na fajną sobotę, tak myślę. Na fajną sobotę, czy chcesz, żeby taki sobot było więcej? Tak, jak najbardziej, jeśli tylko jest taka możliwość, to jak najbardziej. Jak wszyscy wiemy, znajdujemy się dzisiaj w słonecznej Blachowni. Obecnie w cieniu, żeby nieco odpocząć. Jakie są Twoje wrażenia w ciągu dzisiejszego dnia? Szybkie. Szybkie? Gorące jak w Miami i pozytywne. Tak, bardzo pozytywne. Najbliższe Twemu sercu są grille, chille czy skate'y? Grille. Jesteśmy w Blachowni, kolejna edycja Grill Chill Landscape. Panowie, dlaczego tu jesteście? Dlaczego jesteśmy? Po prostu mieszkam w tym mieście obok Dolara i jak co roku jestem tutaj, przyjechałem. No i nie. Czy macie wiele imprez tego charakteru w Blachowni? To znaczy imprez może nie mamy zbyt wiele, ale zawsze jak jest właśnie Grill Chill, to zawsze jest bardzo fajna atmosfera, ogólnie jest spoko. Czy chcecie Grill Chill Landscape za rok i za kolejne lata? No pewnie, że chcemy. Chcemy nawet nie za rok, za pół albo wcześniej. Czy to oznacza, że chcecie mieć więcej takich imprez, żebyście się mogli na miejscu bawić? Oczywiście muszą być, bo wiadomo, wszyscy się rozwijają przy takich imprezach. Na PTG w Katowicach, takiej sławnej plazie, zawody mają co dwa tygodnie, dwa razy w miesiącu, coś takiego. I oni wtedy się rozwijają i ja widziałem sam, że kolega taki jeździł ile? 5 lat. Młodszy ode mnie, a już tak bardzo ładnie jeździł, że naprawdę mógł się pokazać na lepszych zawodach, takich wszędzie mógł się pokazać. Witamy serdecznie, Grill Chill Landscape 2012, jak się dzisiaj czujesz? No, fajna atmosfera, dużo fajnych jakby trików się ogląda, no i ogólnie super, no, bomba. Bomba, to jest to. Witamy serdecznie, przedstaw się nam. Mikołaj Blukarz jestem i mam 11 lat. Mikołaju, skąd jesteś? Z Cisia, koło Blachowni. Powiedz nam, od ilu lat jeździsz na deskorolce? Od roku i tam 2 miesiące może jest. Co dzisiaj się wielkiego stało? No, w sumie nic. Dostałem blat nowy. Dlaczego dostałeś ten nowy blat i od kogo? No, nie bardzo wiem. My za to wiemy. Wiemy, że dobrze jeździsz i potrzebowałeś nowego blatu. Powiedz nam, jak się jeździ na nowej desce? Dobrze. Czy ten prezent od chłopaków z okolicy pomoże Ci się rozwijać? No, może tak. Najważniejsza w życiu jest co? Zajawka.
Beachy Landscape 2012, trzecia edycja, Blachownia. Z nami Niki z Gravity Magazine. Niki, powiedz nam, czym w ogóle jest ten magazyn? Czym jest magazyn? To jest magazyn sportów ekstremalnych. Piszemy praktycznie o wszystkim, co ekstremalne. I generalnie, no po prostu, wiesz, jeżeli czujesz zajawkę, chcesz się dowiedzieć jakichś ciekawszych informacji na temat swojego ulubionego ekstremalnego sportu, po prostu odwiedź Gravity Magazine. Dlaczego skłoniliście się objąć patronatem tą naszą cudowną imprezę? Ponieważ takie zawody jak Gry czy Landskate są naprawdę porządnymi zawodami, organizacja jest naprawdę na wysokim poziomie i uważam, że promocja właśnie dla takich zawodów jak Gry czy Landskate jest naprawdę potrzebna i myślę, że z roku na rok będzie jeszcze lepiej, będzie jeszcze więcej zawodników. Zresztą poziom dzisiejszych zawodników jest naprawdę super, więc myślę, że po prostu, wiesz, jeżeli, tak jak mówiłam, czujesz zajawę i generalnie zależy ci na tym, żeby ta zajawa była jakoś tak, wiesz, rozpowszechniona, to po prostu dlaczego nie? Dlaczego nie objąć patronatu właśnie nad takimi zawodami jak Silent Skate, no! Dzięki, że mi zabrałeś mikrofon! Tak jest, coś bliżej serca. Jakie są wasze wrażenia w ciągu dzisiejszego dnia? Wasze? No wiesz, teraz jestem w liczbie pojedynczej tak na marginesie, ale jeżeli chodzi o wrażenia, jestem naprawdę podjarana tymi zawodami. Uważam, że są genialne, super organizacja, super prowadzący i myślę, że oby tak dalej, to po prostu życie w zajawce będzie o wiele lepsze. Proste pytanie na odchodne albo na do zobaczenia. Będziecie z nami za rok? To jest pytanie retoryczne, oczywiście, że będziemy. Zatem afterparty zostawiamy tylko dla nas, bez kamer. Do zobaczenia. No, do zobaczenia, cześć.